Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj trzecia część artykułu o ligach, ligach Wotan. Zapraszam do słuchania. Skłoci to niscy, krępi, silni fizycznie podludzie. Ich podgatunek zaczął wykształcać się jeszcze w czasach preimperialnej terry. Mierzą około 140 cm, ale posiadają o wiele bardziej rozwinięte mięśnie i układ kostny. Pod względem siły fizycznej są niemal równi kosmicznym marines. Tworzą oni rasę klonów. Populację każdego z klanów łączy ten sam podstawowy kod genetyczny. Każdy płód nienarodzonego skłota jest starannie rozwijany pod czujnym okiem jednego z wotanów w jednym z mechanicznych łon nazywanych tyglami. Nie oznacza to jednak, że każdy krewniak danego klanu jest identyczny fizycznie, ani też, że skłaci cierpią na fizyczne i psychiczne schorzenia przez niewielką różnorodność genów w jednym klanie. Pierwsi przodkowie, którzy byli odpowiedzialni za ukształtowanie społeczeństwa skłotów i przystosowanie ich pierwszego pokolenia do rygorów życia w centrum galaktyki, stworzyli liczne serie stabilnych sekwencji genetycznych, mutacji i ekspresji fenotypów nadających się do zaimplementowania w ludzkim genomie. Stworzone przez nich modyfikacje genetyczne powszechnie nazywa się klonopasmami. Na przestrzeni wieków klonowania kolejnych pokoleń krewniaków doprowadziło to do licznych zmian w budowie ich ciał. Ich mięśnie i kości stały się twardsze, a w konsekwencji bardziej wytrzymałe na ekstremalne warunki środowiska. Bardziej wytrzymały stały się, ich, stały się też ich umysły. Mrok otaczający ich próżni i ograniczona przestrzeń na pokładach ich okrętów nie były w stanie spustoszyć ich umysłów depresją, apatią czy zrezygnowaniem, jak często miało to miejsce we wczesnych latach ludzkiej kolonizacji kosmosu. Ich ciała produkują więcej czerwonych i białych krwinek, dzięki czemu wszystkie ich mięśnie pozostają odpowiednio dotlenione, nawet w czasie ciężkiego i długotrwałego wysiłku, a ich układ odpornościowy jest o wiele bardziej efektywny w walce z wszechobecnym w sercu galaktyki promieniowaniem jonizującym. Wiele klonopasm powstało z myślą o określonych korzyściach fizycznych. Obejmują one skrócony czas reakcji, umiejętność widzenia w podczerwieni i innych spektrach światła poza światłem widzialnym, większą odporność na ekstremalne temperatury, ciśnienie, promieniowanie i tym podobne. Różnorodność genetyczna krewniaków jednego klanu przejawia się również w postaci rzadko spotykanych, jak na standardy Homo sapiens, barw tęczówek i koloru skóry grubszych czaszek z charakterystycznymi wybrzuszeniami lub grzbietami dziwnego, ale niekoniecznie, niekoniecznie nieprzyjemnego zapachu wydzielanego przez ciało oraz w innych kosmetycznych cechach. Różnice między jednym a drugim skłotem nie są w ich e, ludzie przyczyną do powstawania dyskryminacji i przesądów, a wręcz przeciwnie. Lud uznaje je za potencjalnie korzystne cechy, mogące się mu przysłużyć w ten czy inny sposób. Zmiany na umysłach skłotów zaowocowały jednak nie tylko wyższą odpornością na traumę i depresję, ale i wyższą odpornością na wpływy sił z immaterium. Fizyczna i psychiczna odporność skłotów sprawiła również, że są oni zarówno mniej podatni na niekorzystne mutacje ciała, jak i na demoniczne opętania oraz potrzeby chaosu. Co za tym idzie, nawet silne psioniczne ataki na typowego skłota mogą nie przynieść pożądanego efektu. Minusem tej sytuacji, choć niektórzy uznaliby to za oczywisty plus, jest to, iż w społeczeństwie ludu brakuje psioników z prawdziwego zdarzenia. Mutacja odpowiedzialna za dar psioniki zwyczajnie nie istnieje w ich poligenetycznej. Wszelkie wcześniejsze alternacje psioniczne na genach skłotów miały swoje przełożenie na ich konserwatywną, stoicką i niezwykle upartą naturę. Zamiast genu odpowiedzialnego za dar psioniki obecnego wśród wielu przedstawicieli Homo sapiens, pierwsi przodkowie zaopatrzyli swój lud w wyspecjalizowane klonopasmo obecne w kodzie genetycznym każdego grimnyra, żywego przodka, który służy jako łącznik ludu z mądrością wotanów. Są oni najbliższą analogią do kapłanów w bardzo sekularnym społeczeństwie skłotów. Ci obdarzeni psioaktywnym klonopasmem krewniacy są jedynymi skłotami zdolnymi do aktywowania zaawansowanych technologicznie barier, tech barier, dzięki którym lud może choć w ograniczony sposób dokonywać interakcji w osnowie. Jako tradycjonaliści krewniacy mocno trzymają się najważniejszych struktur społecznych i ideałów swojego ludu, niezależnie od swoich zobowiązań wobec Ligi lub Klanu. Gildie i Ligi Wotan są dla nich fundamentami, na których stoi ich społeczeństwo oraz instytucjami, które umożliwiają ich rasie przetrwanie. Więzy rodzinne między przedstawicielami ludu i, żelaz i żelaznego ludu są silne i trwałe, niezależnie od tego, czy żyją i pracują w swojej rodzinnej twierdzy, czy też przemierzają gwiazdy jako wojownicy, kupcy, górnicy lub osławieni hernkyńscy hern rangersi. Między krewniakami istnieje pewien rodzaj głębszego od słów genetycznego wspólnego pojmowania tego typu kwestii. To właśnie powszechność podobnych myśli, działań i planowania o wspólnym punkcie wyjścia od interesu ludu spaja ich armię do poziomu, w którym wielu, obcych, e, obcym, w którym wielu obcym obserwatorom wydaje się, że skłoci muszą posługiwać się swego rodzaju telepatią. Każdy klan posiada jedyną w swoim rodzaju nazwę nadaną mu w dniu powstania. Nazwy niektórych, jak choćby Skalfi, Narun czy Wykat, zostały nadane od imienia swego przodka założyciela. Inne Otrzymują nazwy zgodnie z przeważającymi cechami fizycznymi swoich światów twierdz, jak choćby klan mrocznego Echa, tysiąca gwiazd lub żelaznego kanionu. Za nazwami niektórych kryje się jednak bardziej skomplikowana opowieść, a żeby ją zrozumieć, trzeba by zgłębić historię ich powstania. Dotyczy to między innymi klanu 6 czy też klanu 11d. Jeszcze inne noszą nazwy mające zwracać uwagę na specyficzną naturę należących do tych klanów krewniaków. Przykładem są tu gwiezdni głębinowcy oraz pogromcy orków. Niektórzy z kłoci mieszają jednak formy nazewnictwa dla swoich klanów, chcąc jak najwierniej oddać ich charakter. W ten oto sposób powstały m.in. klan czarnych filarów Jotha czy też stoicki klan z Zatoki Nocy. Na równi ze swoimi pobratymcami krewniacy szanują również cztery filary swojego społeczeństwa. Pierwszym z nich jest serce, czyli ogień płonący w najważniejszym punkcie każdej stwierdz. Związana z nim tradycja ma swoje początki w czasach, gdy skłoci nie mieli jeszcze domu, a zamiast tego przemierzali mroczną próżnię na pokładach swoich okrętów. Ich sercem były wówczas rozjażone reaktory plazmowe zasilające systemy obronne i podtrzymywania życia ich jednostek. Skłoci zwykli mawiać, iż ogień każdego z serc płonie w piersi każdego krewniaka, a zgasić go może jedynie śmierć całej ich rasy. Drugim filarem jest kuźnia, w których tzw. brokherowie tworzą broń, narzędzia, pojazdy i inne cuda techniki lig, dzięki którym lud może przetrwać i stale się rozwijać. W twierdzach osadzonych na powierzchniach ciał niebieskich – Kuźnia może przypominać konwencjonalny warsztat przemysłowy, jednak niekiedy przyjmuje ona formę ogromnego okrętu fabrycznego, wydrążonej asteroidy lub zsynchronizowanej grawitacyjnie z ciałem niebieskim kosmicznej stacji przemysłowej. Trzecim filarem jest świątynia, którymi w klanach opiekują się żywi przodkowie. To właśnie ze świątyń spływa na lud mądrość wotanów, i to właśnie w nich grymnirowie rozmawiają z rdzeniami przodków. Ostatnim filarem jest tygiel. Technologia klonowania genetycznego tygli zapewnia rasie skłotów trwałość i przetrwanie, w związku z czym są one nieustannie chronione przez zaprzysiężonych temu celowi embirów. Każdy klan rządzi się swoimi prawami, które zgodnie z kulturą ludu ustanawiane są w ogromnych, sferycznych komnatach nazywanych kręgami mówców. Spacker ze staroangielskiego. Każdy z kręgów zlokalizowany jest w siedzibie głównej każdego z klanów. To w nich gromadzą się mówcy serca, heartspeak ze staroangielskiego. Ciało to tworzą mistrzowie gildii, starsi oficerowie, armii oraz mądrzy i przebiegli grymnerowie. Pomimo faktu, iż mówcy serca wywodzący się z jednego klanu są ze sobą mocno związani genetycznie, krąg mówców często bywa miejscem zażartych, pełnych emocji debat i pokazów uporczywości – Przedstawiciele ludu, niezależnie od sytuacji i statusu, zmieniają zdanie bardzo powoli i najczęściej nie bez towarzyszących takim wydarzeniom ogromnych emocji. Jeśli typowy krewniak uzna, iż wie, co jest najlepsze dla jego klanu, to przekonanie go do zmiany zdania nie będzie łatwym zadaniem nawet dla jego pobratymców. Co więcej, każdy krewniak każdego klanu jest przekonany, iż przodkowie nieustannie ich obserwują. Choć w kręgach mówców często podnosi się głos, a debaty mogą trwać całymi dniami, mówcy serca nie szukają w ich trakcie korzyści politycznych dla, innych, dla samych siebie, co jak wiadomo jest chlebem powszednim w parlamentach wielu innych inteligentnych gatunków. Skłoci może i są uparci i krzykliwi, ale niemal zawsze gorliwi i szczerzy w próbach prowadzenia swojego klanu najlepszą z możliwych dróg. Cywilne organizacje zatrudniające rzesze krewniaków na wielu stanowiskach są w ligach znane jako gildie. W społeczeństwie ludu są one porównywane do żył drogocennych surowców, gęsto biegnących przez podziemne skały. Gildie jednoczą pomniejszych usługodawców i producentów dóbr w jedno ciało organizacyjne. Każda z nich jest zarządzana przez mistrzów gildii, którzy ustalają standardy akredytacyjne standardy jakościowe dla oferowanych usług i towarów oraz wysokość składek pobieranych od członków gildii. Najbardziej prominentni mistrzowie gildii zazwyczaj zasiadają w kręgu mówców swojego klanu, dzieląc się swoją mądrością ze swoimi krewniakami i wygłaszając cenny punkt widzenia gildii. Teoretycznie gildie mogą wykraczać poza granice swojego klanu, obejmując swoimi wpływami terytoria obcych twierdz, prowadząc tam interesy i budując filie. To właśnie poprzez gildie skłoci mogą rywalizować między sobą na zasadach fair play oraz bez przemocy przy jednoczesnym unikaniu niepotrzebnych sporów politycznych. Wobec pracy na rzecz gildii pochodzenie danego krewniaka nie ma najmniejszego znaczenia. W praktyce jednak mniejsze gildie rzadko mogą sobie pozwolić na zdobycie stabilnego przyczółka poza rodzimym klanem czy nawet twierdzą. Co więcej, złożenie przysięgi lojalności gildii jest całkowicie dobrowolne dla każdego skłota. Członkowie gildii często patrzą jednak z ukosa na tzw. freelancerów lub wolnych strzelców, podczas gdy freelancerzy zazwyczaj rozpaczają nad losem swoich biednych, ograniczanych przez regulamin gildii krewniaków. Choć większe gildie prowadzą stałe interesy w wielu klanach, nawet najsilniejsze z nich nie mogą mieć pewności, że po upływie kilku pokoleń ich organizacja nie zostanie wyparta przez inne rywalizujące z nimi gildie. Rywalizacja między gildiami, rywalizacje między gildiami bywają niekiedy bardzo zawzięte. Inne międzygwiezdne gatunki nie jeden raz wpadały w ogień krzyżowy wysyłanych przez walczące ze sobą gildie ekspedycje zaprzysiężonych, których celem jest zajmowanie strategicznie położonych i bogatych w surowce systemów gwiezdnych przed rywalami swoich zleceniodawców. Ogarnięci wizją zdobycia przewagi nad swoimi rywalami, skłoci mogą w takim stanie ledwie zauważyć, iż przed chwilą wytępili całą cywilizację obcych zasiedlającą interesującą ich planetę od dziesiątek tysięcy lat. Pomimo swojej kłótliwej natury, gildie są dla ludu bezcenne, napędzają handel i przesył dóbr i usług w społeczeństwie skłotów. Samym Ligom zapewniają ogromne zaplecze administracyjne i organizacyjne, gwiazdo-górnictwo, szczelinowanie grawitacyjne, płynnie funkcjonujące łańcuchy zaopatrzenia wojskowego, naprawa okrętów kosmicznych, zaopatrywanie twierdz w żywność i wodę, budowa domów i rozbudowa twierdz oraz każdy inny aspekt, aspekt przemysłu i dystrybucji Ligwotan. Wszystko to funkcjonuje szybciej, lepiej i posiada wysoki standard dzięki gildiom i rywalizacji między nimi. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek na temat Ligwotan. Następnym będzie opis o ligach i o żelaznym ludzie i tak, dalej, i tak dalej. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Strzałeczka. Wejdź na Patronite i przyj projekt.